to jest pasja poznawania nieznanego i tylko i wyłącznie. Ja jestem, tak jak mówiłem, jestem dziennikarzem, jestem człowiekiem ciekawym świata. Ja nie neguję żadnych zjawisk, ja tylko chcę się dowiedzieć, czy one istnieją. Tego typu zjawiska są uznawane za taki temat tabu. Ludzie nie chcą o tym mówić publicznie. A jeżeli już mówią, to mówią tam w jakimś wąskim gronie swoich znajomych. Oczywiście mam znajomych, którzy widzieli dziwne rzeczy. Mam znajomych, którzy widzieli na przykład zjawiska UFO albo mieli kontakt z duchami. Z tym, że oni widzieli i tyle. Nie zajmowali się tym w takim stopniu jak ja, czyli nie doszukiwali się wyjaśnień o tych zjawisk. Zaprosiliśmy członków projektu MPN, proszę Państwa, na progu nieznanego i wspaniałego ich szefa, młodego dziennikarza. Proszę zobaczyć, jakie niebiesko oki, takie, prawda, całe niebo w tym chłopaku wyraźnie widać. Oto pan Marcin Mizera, proszę Państwa, pan Marcin Mizera. Józef Stalin był oszołomiony postacią Messinga, bo dostawał doniesienia, że jest taki człowiek, który pokazuje, no, dysponuje niesamowitymi umiejętnościami, przypowiada przyszłość, przeszłość, odnajduje przedmioty, no, coś niebywałego. I on, Stalin, postanowił osobiście przekonać się, czy tak jest faktycznie. Wydał rozkaz aresztowania Messinga. Messing zostaje aresztowany z kolei przez NKWD, przewieziony do jakiegoś tam nieznanego miejsca. No i wtedy miał spotkać, stanąć oko w oko z Józefem Stalinem, który powiedział mu, że podda go kilku testom. Jeżeli on te testy przejdzie, no to pozwoli mu żyć. Takim, no, najsłynniejszym i przemawiającym do wyobraźni testem była sytuacja, kiedy Stalin powiedział Messingowi, żeby ten poszedł do banku centralnego w Moskwie i nie mając tam nawet konta, by płacił znaczną kwotę pieniędzy. Tylko siłą sugestii. Stalin zobaczył, że jednak, no, udało mu się te pieniądze wypłacić z banku, uświadomił sobie, że jednak ma do czynienia z absolutnym fenomenem. Andrzej Czesław Klimuszko, też jasnowidz, telepata, potrafił czytać w myślach, odnajdywał zaginione przedmioty, odnajdywał zaginionych ludzi. Pomagał każdemu, nikomu nie odmawiał i co najważniejsze, nigdy się nie mylił w tych swoich wizjach. Podobnie jak Messing i Osobiecki. To jest film nagrany z kolei przez ekipę niemieckiej telewizji, ukazujący afrykańskiego szamana podczas lewitacji. He's floating on a cushion of air. The German commentator cannot believe his eyes. There is no question that this is a trick or an illusion, and he's absolutely convinced that he's witnessing a miraculous event, and that the film is incontrovertible proof that levitation is indeed possible. Państwu za uwagę.